Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, kontynuujemy naszą przygodę w Neverwinter Nights Shadows of Undrentide. Jesteśmy w jaskiniach Konsaczy, musimy odbić przewodnika po pustyni, bo bez tego to przecież lipa, zgubimy się. Możesz naprawić pułapkę, znaczy... Unieszkodliwić pułapkę. Tak możesz, pozwalam ci. Okej, widzę, że ona chyba tego nie widzi nawet. No dobra, już chuj z tym. Paraliż. Także tak jak pisaliście, ona jest dwuklasowcem, idzie w jeden poziom, jej idzie w kapłana, jeden w łotrzyka. Całkiem spoko, bo w sumie można jej kazać się uleczyć. No i będzie trochę lepiej się biła niż łotrzyk, ale no jak wiadomo, jak to jest dwuklasowcem, no musi najpierw te poziomy zdobyć jednak. O kurde. Się zakopał. Cwane łuczniki. Chyba będzie tak. Równie dobrze możemy odejść, dawaj. Ona jest co, przeciążona? Czy kichuj, że tak chodzi powoli, czy coś oberwała? Powoli coś idzie, nie? Zobaczymy teraz. A jak tak będą znikać co chwilę, to jak ja im mam wpierdolić? Istocie. No jest przeciążona, dobra. Pięknie. Nareszcie. Dobra, podejdź tu. Zmniejszona siła. Spróbujemy sobie odpocząć. Przywrócenie będzie trzeba rzucić? Nie, udało się. Pokażę jeszcze ten ekwipunek, jak już się w to bawimy. No i tych tarcz. Ona skąd ty w ogóle to masz? Zbroję też. To ci niepotrzebne. No skąd ona ma te rzeczy? Przecież. Chyba jednak dalej wolę długi łuk jednak. Dobra, tak powinno być lepiej. No tylko, że właśnie będzie trzeba trochę poczekać, aż ona przejdzie tych poziomów, bo kurde, teraz nawet, nie wiem, wiecie, będzie miała pewnie za niskie umiejętności, żeby tam nawet pułapki ogarniać. Zawsze z tego, co mówiliście, można z nią pogadać i kazać na przykład iść tylko w łotrzyka przez jakiś czas na przykład, no nie?
ale chyba nie. Chyba damy radę. Ona ma paraliż chyba. Ale widzimy, że dodatek jest trudniejszy niż podstawka, więc trochę będziemy więcej kombinować pewnie. Poddaj się! Nie masz szans! Na krew wszek! Ładnie. Wow, ile skrzyni. Nie ma szans. Okay. Ty, ale nie mam tych kurde ogniskowych. Patrzcie, zniknęły wszystkie. Może później odzyskam. Znaczy zrozumiałe, że teraz nie mogę się tam przeteleportować, ale... No ciekawe jak to rozwiązane zostanie później. Nie ma miejsca. Jak wam tam się podoba ten dodatek? Zachęca was do siebie, żeby grać. Już ktoś pisał w komentarzach, że chyba pora wyciągnąć Neverwinter Nights z pudełka. Faktycznie. Przeszedłem podstawkę i wcale nie czuję się zmęczony tą grą. Chętnie przejdę te dwa dodatki i zobaczę, co mają do zaoferowania. Tym bardziej, że mają coś do zaoferowania. Nie udają, mają. Kąsacze. Nie da się. Kurde, w jakiej się skinie w ogóle pod pustynią się zapuściliśmy. To jest to piękne tych kurde przygód, nie? Ach! Znaczy, ja na przykład akurat jako gram w to, to aż mam ochotę właśnie jakąś książkę dorwać i sobie poczytać te przygody gdzieś tam. Dlatego, kurde, mam nadzieję, że wy też macie całkiem bujną wyobraźnię. Ja mam na przykład i czytanie książek sprawia mi ogromną przyjemność, więc lubię sobie poczytać. Ostatnio trochę mniej czasu, bo jednak odpalić sobie gierkę też spoko, nie? Wszystko masz wyłożone na tacy, można powiedzieć. Ale książka też fajna. Jakaś dobra fantastyka na przykład. No to nie wiem, czy w pułapkę właśnie nie pakujemy, no. Podążanie za takim kurde łucznikiem to nie jest zawsze dobry pomysł. Co się dzieje? No właśnie. No cześć.
Tego się nie spodziewaliśmy, co? Prawie jak walka z bossem. Manticora, o kurde. Wow. Ale jebłem mu. Już cię leczę. Przyjęła na siebie ten cios. O, Manticory znamy też, kurde. To fajne, fajne. Fajny motyw. Z Manticorami z reguły nie ma przelewek, z tego co wiemy. Kąsacze wiedzą co robią, trzymając tutaj. No sobie odpoczniemy pięknie. Jeszcze bym się wrócił do tego poprzedniego pomieszczenia. Nie wiem, czy wszystko tam ogarnęliśmy. Ale coś czułem, że się w pułapkę wpieprzymy, jak tutaj podejdziemy, no. God damn it. Zamknięte. Dasz radę otworzyć? Ty jesteś jeszcze łotrzykiem w ogóle? Czy już nie? Dasz radę to otworzyć, czy nie? No nie wiem, tak podchodzi, ale nic nie robi, nie? Nie wiem. Istocie. Okej. Brawo. Bo poszedłbym po prostu jeszcze tu popatrzeć. Wiadomo, że wszędzie musimy zajrzeć. Ja z tym płaszczem też tak śmiesznie wyglądam w sumie. Jak taki bohater. Niby to. Czasem jak tym toporkiem pierdzielne, to faktycznie jak bohater jakiś. Dawajcie skarby, dawajcie mnie. Skarbów mnóstwo. Zbieram skarby. Jakby co, to ja zbieram skarby. Pierwszy raz używam torb uzdrowiciela i są spoko. Ogólnie nie wierzyłem w torby uzdrowiciela, zanim nie zacząłem grać w dodatek do Neverwinter 1. Nie ufałem im. Nie wierzyłem, że się przydadzą do czegoś. Okej, no ale jeszcze się wrócimy oczywiście tam. Isram, żeby zobaczyć co... O, tu mamy na przykład kąsacze. O shit, paraliż, najgorsze gówno, oprócz jakichś tam strachów i zamętów i innych zauroczeń.
korzystając z okazji, ciach, ja się napiję dzisiaj, kurde, taki, no taki, kurde, soczek. Coś jak Fanta, tylko na bazie, że tam niby glukoza jest. Nie, że zwykły, jak, znaczy wiecie, bo są różne cukry, nie, no to to niby jest glukoza, o. No spoko na żołądek w sumie jest tam, bo tam macie w żołądku tą glukozę. No i jak ją sobie uzupełnicie czy coś, to zawsze dobrze się tam robi na żołądku, nie? No tam chyba jak macie na przykład jakieś problemy z żołądkiem, no to nie powiem wam, żeby to było lekarstwo, ale ogólnie można sobie wypić taki, kurde, i zawsze tam spoko działa, raczej. Jak nic wam nie jest, oczywiście. Uuu, topór dwuręczny plus jeden, to, na co wszyscy czekaliśmy. Kabum, lepszy topór, no kurwa, raczej. Wyrzucamy to, bo to się nie opłaca tego nosić. To się w ogóle nie spodziewałem, że tak pięknie znajdziemy tutaj. Topór bojowy plus jeden. Jak to mnie? No te strzały ewentualnie dla Dorny właśnie może wezmę. Pokaż, jeszcze tu jest jakaś zbroja, siema, co to? Co tu dają? O, niezidentyfikowana, o. Może coś dobrego. Pokaż mi te swoje ekwipunek. Masz tutaj strzały od dwójka. Zapas się przyda. Może się tam dobrze będzie, jak będziesz strzelała trochę czasami. Na razie dobrze machasz toporkiem. I innym mieczorem. Ja sobie znalazłem coś lepszego. No to dawaj, otwieraj. Istocie. Załatwione. Brawo, brawissimo. Już idę. Na krew wszech. A ten skurwiec, co nas tu zamknął. Kurwa, jak on to robi? Nie bnijmy mu szybko. Dobrze, ładnie. O ty kurde. Dobra, dead. Tam nic nie było na końcu korytarza? Chyba nie. Ten znowu, ta znowu jakaś porezana. Weź się tam wylecz, przecież możesz, prawda? Czy nie? Strzała z kwasem, spoko, siema. Znowu dla niej. Znowu dla mnie. Wygiół plus jeden chyba też dla niej. Tak. To jest jakiś, co to jest, gruczoł jadowy to nie. Oficer, co mi jest? Czemu biegnę? Tu? Już myślałem, że mnie zauroczyli albo coś innego. Dawaj tego oficera, co on jakiś kurwa kwasowy miecz ma chyba. Śniemy go. On mi jedna. Śniemy go, dawaj.
pięknie. Jeszcze go, jeszcze. Dobrze, pięknie, jeszcze. Dobrze jest. Nie da się. Mało życia, mam nadzieję, że nie ma pułapki. Dobrze! Też radę. Pociśnięć. Oficer, mam nadzieję, miał coś fajnego. Kurde, jakiś sklep niedługo chyba będzie trzeba ogarnąć. Tam na dół się jeszcze schodzi? No no nie pierdol. No kurde, to sobie chyba odpoczniemy, bo tu jakaś pułapka może być. Jak to nie mogę? Gdzie on jest, ten wróg cały? Jeszcze więcej jaskiń. Nie chcę zapuszczać się zbyt głęboko. Mam nadzieję, że wkrótce znajdziemy Zidana. Się Zidan nazywa. No ja też mam nadzieję. Bo ci tam czekają na tej pustyni w ogóle, a nie mają nawet... Jeżeli my nie damy rady, to oni są w dupie też, więc... Pewnie też bardzo się martwią. A my jeszcze musimy głębiej gdzieś tam się wpieprzać. Tam jest jeszcze jedno pomieszczenie. Musimy odpocząć. Dobra, to sprawdźmy te skrzynie najpierw. A nie, oficera najpierw, co ja gadam. Sprawdzałem już go? Słabo. Mech. Przecież plus jeden to pewnie można sprzedać. Łapka też do sprzedania. Dobra, chodźmy zobaczyć, czy tam jest jeszcze jedno pomieszczenie. Wątpię, żeby tam był koleś, którego szukamy, bo to by było zbyt piękne. Zresztą nawet jakbyśmy go znaleźli, to przecież poszlibyśmy sprawdzić, co tam na dole, nie? Wow, pułapkę widzę już stąd. O, i nawet jest na drzwiach. Dasz radę ogarnąć? Chyba jest na drzwiach. Nie ma na drzwiach? No to nie ma. Ej, możesz śmiało ogarniać takie rzeczy. Na pewno nie. Jak to nie? Czemu nie? Nie da rady chyba. Na pewno nie. Zaraz ci przyłożę. A jednak była, kurde, pułapka, ty. Możliwe też, że tam jest wyjście. Okaże się, że zaraz się okaże, że nie damy rady ani otworzyć, ani wyważyć. To może być tak, że jakoś, nie wiem, w sumie chuj wie, może być tak, że stamtąd wyjdziemy, czy coś. Jakąś taką szybszą drogą, czy coś. Żeby sobie tutaj wrócić. Dam radę wyważyć. Ach, ta broń nic mu nie robi. No to spierdalam. Ani otworzyć, ani wyważyć. Dobra, to idziemy. Świątynia. Holy shit, koncert oficer znowu. A dawaj hotu jeszcze. No zobaczymy, co tu jest. Nie szkodzi, jestem zajebisty.
Ile tego żyćka? Trochę mało, nie? Weźmy w razie czego coś wypiję, bo... Nawet taką miksturę leczenia, to i tak trzeba wypić. Szkoda, żeby się zmarnowało. Napijmy się. On zginął. Idealnie. Oni go tam pewnie w ofierze składają właśnie. Ona jest trochę dziwna, nie? Ona ma chyba za niski poziom łotrzyka teraz już na te pułapki. Jakby szła tylko w łotrzyka, to może wtedy. W sumie można by jej powiedzieć, żeby na razie w łotrzyka szła, jak będzie levelować. Mam też radę tu zająć się? Bo w ogóle ma wyjebane na to, nawet nie ma zamiaru się tym zajmować. Czy nie? Ona jakby nie widziała w ogóle tego. Tak? Czego potrzebujesz? Zmieniła taktykę. Pomóż mi, jeśli nie zdołam tworzyć jakieś drzwi albo skrzynię. Ona to wie akurat. Dobra. Sorry, nie chcę mi się tego czytać, bo to tylko takie... Dobra, na razie zatrzymajmy się i porozmawiajmy przez chwilę. Jeśli tego chcesz, przypuszczam, że na szkoleniu mistrza Dragona nie było czasu, żeby się dobrze poznać. Na temat twojego treningu chcę porozmawiać. Tak, nie ma to jak trening w polowych warunkach. W tej chwili ćwiczę swoje umiejętności zarówno jako kopanka, jak i łotrzyk. No właśnie. No ona jest mi potrzebna głównie do tego, żeby otwierać właśnie zamki i rozbrać pułapki tak naprawdę. Jakbyśmy dali jej kilka poziomów może w tego łotrzyka jednak, co? Dobrze, jestem pewna, że moje umiejętności łotrzyka okażą się przydatne, jeśli tylko będę miała okazję zdobyć trochę doświadczenia. Dobra, to wszystko. No bo jednak po to ona mi jest głównie potrzebna, naprawdę. Leczyć się powinien być w stanie sam. No walka to walka, zawsze tam by się przydała, nawet jako łotrzyk. No zobaczymy. Już trochę tego kapłaństwa ma. Zaraz ci przełożę! Padnij przede mną! Ale mi rzucili, kurde. Debuffa. Ojej. Ci się osrali. Gule się przestraszyłem. A, bo ona rzuciła odpędzanie chyba. Dobrze. Ciśniemy go. Mam nadzieję, że on zdąży tam jeszcze pożyć zanim my się upolamy. On miał pecha, nie? Już widzę, nie wiem, jak się ciebie uwalnia. Jak mogę ci pomóc? No dobra, ale to jak ja mam to zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Aha, może mam jakiś klucz? Nie, pierścień odporności.
Mam ten ołtarz rozwalić, czy co? Chyba tak. Jak mogę ci pomóc? Jestem wolny, cóż za ulga. Będę ci wdzięczny po kres czasu, panie. Jak zdołam się odwdzięczyć? Może być złota lub cokolwiek cennego, czym dysponujesz. Ale mam tylko złoto, które przysłała mi pani Katriana, gdy mnie wynajmowała. Tak skorpiony najwyraźniej nie widziały sensu w odbieraniu mi go. Dużo tego jednak nie jest. Za dużo tego. Nie mogę nosić tych wszystkich tobołów. Dobra, zapomnij, nie warto to mojego czasu. Jak jestem ci wdzięczny, gdyby nie ty, te stwory z pewnością złożyłyby mnie w ofierze swojej bogini. Wydaje się, że czczą Talonę, boginię trucizny. Nie sądzę, aby sposoby składania ofiar były przyjemne. Proszę, podążę za tobą. Bardzo mało widziałem, gdy mnie tu zaciągano. Nie sądzę, abym sam był w stanie się stąd wydostać. No spoko, tylko że tu zobacz, kurwa, co się... Ja pierdolę, nie? Muszę się wyleczyć jakoś, nie wiem. Chorobę mam. No spróbujmy się... Tak wyleczyć, nie wiem, czy tu coś da. A ja najpierw ją, no dobra, może być. Jeszcze siebie też. Dobra, choroby nie ma. Kurde, a tam dalej są te drzwi nieotworzone, nie? Dobra, choroba mi przeszła, może jak się odpocznę, to przejdzie. Reszta gówna. Nie wszystko. Kurde, słabo. Może ona by mnie wyleczyła, czekaj. Może ma jakieś czary. Nie. Nie mogę tego zrobić. No zajebiście. To co, nie dowiemy się za co za tamtymi drzwiami jest. To jest portal na powierzchnię pewnie. No fajnie by mi to gówno przeszło, nie wiem kiedy to przejdzie, czy samo przejdzie, czy co. Dwie stówki. Trzy stówki. Dziewięć dyszek. Jakiś pierścień odporności też mam. A widzicie, nawet nie mam tego pierścienia teraz, żeby... Rzuty obronne i światło. Coś tu jeszcze jest fajnego? No urny chyba nie sprawdziłem. A jednak sprawdziłem. No cóż, zobaczymy czy mi to przejdzie czy nie. Tak czy jak uwolniliśmy Zidana, więc chyba będziemy mogli ruszać dalej w drogę, ale to już w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.